Każdy z nas chciałby być zdrowy. Nikt z nas bowiem nie lubi chorować. Świadomość nowoczesnego, szpitalnego oddziału ratunkowego dodaje nam psychicznej otuchy i daje nadzieję na szybkie udzielenie fachowej pomocy medycznej. Nowoczesny szpitalny oddział ratunkowy był do niedawna życzeniem nie tylko lekarzy, ale przede wszystkim mieszkańców regionu. Dziś można powiedzieć, marzenie się ziściło, bowiem wczoraj dokonano uroczystego odbioru inwestycji, która obejmowała rozbudowę, modernizację, wyposażenie pomieszczeń oddziału, poinformował 28 sierpnia podczas uroczystości dyrektor szpitala Ryszard Rudnik. Co z tej inwestycji zostało zawarte? Proszę Państwa, pewne obszary, które powiększyły się w naszym szpitalu, więc obszar triażu, sale resuscytacji, sale intensywnego nadzoru, które mają cztery stanowiska i dwa stanowiska intensywnej terapii, które obejmuje ten oddział, a także sala zabiegowa na warunkach sali bloku operacyjnego. Dyrektor dodał, że dla pacjentów szpitalny oddział ratunkowy jest przygotowany do przyjęcia pacjentów, będzie jednak otwarty z początkiem października. Musimy uzupełnić, zorganizować to o odpowiednią kadrę medyczną, przeszkolić personel i to teraz w tym okresie będziemy właśnie te czynności przeprowadzać. Dyrektor Rudnik podziękował wszystkim za zaangażowanie w realizację projektu pod nazwą Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego przy szpitalu rejonowym imienia doktora Józefa Rostka w Raciborzu. Podziękował innymi starości raciborskiemu, który jak powiedział, dyrektor z dużą determinacją przekonywał o że taki oddział powinien w naszym szpitalu powstać. Obecnie prace, które prowadzimy, no myślę przekroczyły 70 milionów, to widać od elewacji, po pompy ciepła, ale również tą strefę medyczną, sprzęt za naszymi plecami, widzimy bardzo nowoczesne pomieszczenia właśnie SOR-u, które mam nadzieję przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Nasi mieszkańcy zasługują, żeby taki oddział był właśnie w naszym terenie i dzisiaj jako starosta, wspólnie z panem dyrektorem Rudnikiem dokonaliśmy symbolicznego otwarcia tej rzeczy, która została w tej Prezydent miasta Dariusz Polowy podkreślił, że to my, mieszkańcy, między innymi wnieśliśmy wkład, by ten oddział ratunkowy powstał. Udało się 800 tysięcy, czyli jakby w kwocie tych 12 milionów całej inwestycji, całkiem niemały wkład budżetu miasta. Trzeba powiedzieć, że po prostu to mieszkańcy, tak? oczywiście w jakiś sposób także moimi rękami. Ale to mieszkańcy dołożyli się do tego, aby w Raci Bożu funkcjonował szpitalny oddział ratunkowy. Jestem niezmiernie wdzięczny tym, którzy przyłożyli jakkolwiek rękę do tej inwestycji, że Raci Bożanie są w tej sprawie zabezpieczeni. Zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Ilona Nawara Malik nie ukrywała zadowolenia z powstania w raciborskim szpitalu nowoczesnego soru. Przypomniała, jak ważną rolę pełnił on w czasie pandemii. Ten szpital stał się pierwszym szpitalem w województwie śląskim, jednoimiennym szpitalem, który był gotowy do przyjęcia pacjentów zakażonych wirusem COVID-19, więc tym bardziej cieszę, że, że tutaj pan dyrektor z całym zespołem mimo tych trudności, byli w stanie utworzyć SOR. Zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala w Raciborzu Elżbieta wielgolsk karpińska nadmieniła, że raciborski oddział ratunkowy jest wyposażony zgodnie z najnowszymi wytycznymi, a pacjenci przyjmowani na oddział będą odpowiednio kwalifikowani. Pacjenci będą sortowani zaraz przy przyjęciu. Pacjenci z karetki będą sortowani w pierwszym pomieszczeniu za wiatą, które żeśmy wiedzieli, natomiast pacjenci chodzący będą rejestrowani i sortowani w pomieszczeniu obok i będzie trzy sale konsultacyjne gdzie będą y, kwalifikowani do odpowiedniego stanu i kolejności zaopatrzenia. Odrębna będzie jeszcze nocna i świąteczna pomoc gdzie dzieci i y, chorzy internistycznie przychodzący w okienku y, POZ-ów Poświadczenia będą też tam załatwiani. 12 milionów złotych to wartość całego projektu, czyli przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego. Ten nowocześnie wyposażony SOR już wkrótce zacznie przyjmować pacjentów.